Środa po Wielkanocy, zima, jak się patrzy, minus 6, oto okolice Bukowiny Tatrzańskiej. Otóż, kiedy dzisiaj spoglądamy do Ewangelii, to widzimy, jak bardzo, taki bardzo zindywidualizowany sposób Pan Jezus przychodzi do swoich uczniów, jak inaczej traktuje kobiety, jak inaczej podchodzi do mężczyzn. Kiedy spotyka się z kobietami, to jest to spotkanie zmartwychwstałego, pełne takiej miłości, delikatności. Po prostu miłość unosi się nad takim spotkaniem. Natomiast kiedy przychodzi do mężczyzn, to musi użyć narzędzi właśnie takich typowo męskich. Musi dotrzeć najpierw do ich głów. Najpierw kazał sobie podać kawałek ryby, spożył, pokazał, że ma ciało, że to ciało, choć uwielbione, to funkcjonuje normalnie. A potem otworzył księgę i tłumaczył im wszystkie proroctwa, ponieważ to jest dowód dla mężczyzny. Oczywiście Jezus był fizyczny obok, natomiast to dla nich to nic właściwie nie znaczyło. Albo niewiele. Musieli mieć potwierdzenie dla swoich rozumów takich męskich. No właśnie, Pan Jezus bardzo mocno indywidualizuje zawsze podejście do człowieka.